Witam Was serdecznie. Moje nazwisko Lazari. Pracuję w Katedrze Etyki Uniwersytetu Łódzkiego. I bardzo jestem wdzięczna Czarkowi za zaproszenie. Byłam ostatnio z takim wykładem 4 lata temu. Czas szybko leci. Wiele się wydarzyło różnych rzeczy, a temat wciąż ten sam. I jak mnie mam wciąż potrzebny, czasami nawet bardziej. Zaczniemy sobie od zdefiniowania pojęcia szowinizmu, który był w tytule, szowinizmu gatunkowego, bądź inaczej gatunkowizmu. To takie brzydkie spolszczenie, ale też czasami występuje. Termin po raz pierwszy użyty w latach 60. przez psychologa brytyjskiego Richarda Ridera. Podobno wymyślił go leżąc w wannie. To na dobre pomysły wpada się czasami w przeciwnych miejscach. Oto przykład. Ale tak naprawdę termin szowinizmu gatunkowego, czyli speciesism z angielskiego, został najmocniej rozpropagowany przez Petera Singera, filozofa australijskiego, który w latach 70. uczył się i pracował w Oksfordzie, później w Nowym Jorku i tam zaangażował się w problemy praw dla zwierząt. W 75 roku wydał taką książkę Animal Liberation, która niedawno została przetłumaczona na język polski pod tytułem Wyzwolenie zwierząt. I cały olbrzymi ruch na rzecz praw zwierząt się rozpoczął. Także to jest ten przełom lat 60. i 70. Czym jest dokładnie szowinizm gatunkowy? Szowinizm gatunkowy można zdefiniować jako każdą koncepcję ideologiczną, filozoficzną, która głosi, że istnieją pewne ważne, i to z moralnego punktu widzenia, cechy odróżniające nas od innych zwierząt. O szowinizmie gatunkowym mówimy zawsze tam, gdzie jest postawiona dobrze widoczna granica między tak zwanymi ludzkimi zwierzętami, a nieludzkimi zwierzętami. Gdzie mówi się, jedni są bardziej wartościowi, bo są homo sapiens, a drudzy są mniej wartościowi, ponieważ należą do innego gatunku. Jednym słowem, to rozróżnienie na gatunki jest tutaj istotne z moralnego punktu widzenia. Podkreślam to z moralnego, dlatego że wszyscy dobrze wiemy, że się różnimy od innych zwierząt, mamy inne geny. W obrębie tej jednej naszej rasy czasami mamy odrobinę inne geny. Więc nie mówimy o faktualnej różnicy, która oczywiście, że jest, tylko o różnicy moralnej, czyli na takim poziomie normatywnym. Ci wszyscy, którzy walczą o prawa zwierząt, najczęściej stawiają znak równości pomiędzy rasizmem, gatunkowizmem, bądź też właśnie szowinizmem gatunkowym i seksizmem, czyli szowinizmem, jeżeli chodzi o płeć. Singer w swojej książce, ale również ta myśl jest powtarzana w innych książkach, mówi, to jak traktujemy zwierzęta, czy też inne zwierzęta, można przyrównać do tego, jak kiedyś traktowaliśmy niewolników, albo jak jeszcze całkiem do niedawna traktowaliśmy inną płeć, najczęściej były tą inną płcią były kobiety. W związku z tym mówi się, zobaczcie, kiedyś nie traktowaliśmy ludzi o innej kolorze skóry jako podmioty moralne, czyli osoby istotne, ważne, takie, którym przysługują pewne prawa, a w tej chwili nie traktujemy w ten sposób zwierząt, innych zwierząt. Cały problem dla filozofa, i to jest istotny problem, to znaczy to nie jest banalny problem, tylko coś naprawdę, na czym filozofowie głowią się i pewnie nigdy nie skończą myśleć na ten temat, to jest ten podmiot moralny. Podmiot moralny to jest taka istota, której przysługują pewne prawa moralne, która ma wartość w jakiś sposób,
bądź ze względu na jakieś cechy. Czasami ma obowiązki, ale nie zawsze. I teraz, jeżeli prześledzimy to przez jakby historię filozofii od Arystotelesa aż po wiek XX, to widzimy, że co koncepcja filozoficzna, to różne spojrzenie na to zagadnienie podmiotu moralnego. Dla Arystotelesa, jak i dla znakomitej większości filozofów Grecji, podmiotem moralnym był w miarę bogaty, dobrze usytuowany mieszkaniec Aten płci męskiej. To znaczy niewolnicy i kobiety nie byli podmiotami moralnymi, nie mówiąc o zwierzętach również. Dla Tomasza z Akwinu, ze względu na nauki Kościoła oczywiście i ze względu na to, co wszyscy wiemy, napisane jest w pierwszej księdze Biblii. Zwierzęta i przyroda jest po co? Nam? Żeby nam służyć. Tak jest. No, po to została stworzona. Jesteśmy my, granica i cała reszta, prawda? Przyroda i zwierzęta. W związku z tym Tomasz również powiedział, że zwierzęta nie mają żadnych praw, nie są podmiotami moralnymi, nie są istotne z moralnego punktu widzenia. Dla Tomasza tą taką cechą charakterystyczną, która była ważna, jest rozumność. Jednym słowem, racjonalne, rozumne myślenie, które może oceniać, co jest dobre, a co złe. Kolejny wielki problem w filozofii to był niestety Kant i jego deontologia. To był wielki filozof. Tego nikt nie neguje, ale niestety to, co powiedział na temat zwierząt i ich praw, było już znacznie gorsze. Kant powiedział, znaczy tam już zaczynały pojawiać się te teorie biologiczne, więc już wiadomo było, że zwierzę coś czuje, ale to w ogóle nie było istotne, ponieważ znowu najważniejszą cechą, która jakby określa nam wagę istoty, jest znowu rozumność i to, że ta istota może nadać sobie prawa, czyli jest tak zwaną jednostką autonomiczną. Autonomos, czyli samorząd. Jednym słowem, podmiot moralny to jest ktoś, kto sam potrafi wymyślić prawo moralne na podstawie takiej ogólnej zasady, która się nazywa imperatywem kategorycznym. Imperatyw kategoryczny u Kanta brzmi mniej więcej tak. Postępuj tak, postępuj według takiej maksymy, jak gdybyś chciał, aby stała się prawem powszechnym. Jednym słowem, jeżeli na przykład sama się zastanawiam, czy powinnam kogoś oszukać, czy nie, to muszę się zastanowić, czy chciałabym, żeby to oszustwo, czy to zezwolenie na oszustwo stało się prawem powszechnym. Raczej bym nie chciała, w związku z tym Kant mówi, nie mogę postępować w ten, a nie inny sposób. Teraz, ponieważ zwierzęta nie są w stanie być podmiotami autonomicznymi, to znaczy takimi, które same sobie przedstawiają prawo moralne, zostały wykluczone. I Kant rzeczywiście powiedział, że o ile drugiej osobie jestem winna szacunek i poszanowanie, o tyle zwierzętom nie, chyba, tu jest to chyba, taki warunek, chyba, że źle to wpływa na mnie jako na podmiot moralny. Jednym słowem, zwierzęciu nie powinnam oddawać szacunku ze względu na to, że jestem zwierzęciem, tylko ze względu na to, że na przykład psuje to mój charakter. Jest złe dla mnie, tak, czyni mnie złą moralnie osobą, w takim sensie, że nie będę w stanie szanować innych podmiotów moralnych, to znaczy innych ludzi. No i mamy wiek XIX i utylitaryzm, czyli teorię, która tak naprawdę w tych czasach nowożytnych wpłynęła w najbardziej znaczący sposób na prawa zwierząt. Bentham, filozof brytyjski, po raz pierwszy powiedział, że to,
czy ktoś jest ważny, nie powinno zależeć od tego, czy myśli i rozumuje, tylko od tego, czy czuje, czy może odczuwać przyjemność i cierpienie. I za Benthamem powtórzył to Mill, a później trzeci wielki utylitarysta to jest Sidgwick, a w czasach teraz współczesnych ich kontynuatorem jest właśnie Peter Singer. Jeżeli chodzi o filozofię współczesną, najpierw to dziedzictwo Kanta, czyli deontologia Toma Reagana, to jest filozof etyk amerykański, który mówi tak, tym wyznacznikiem prawa moralnego, to znaczy tego, komu to prawo moralne mamy nadać, i tym wyznacznikiem podmiotu moralnego jest każda istota, która jest tak zwanym podmiotem życia. To jest subject of life w języku angielskim, tak to brzmi, czyli po prostu, która żyje. Nie rozum już zatem, ale samo to, że istota żyje i chce tego życia, tak? Myślę, że to biologowie mogliby powiedzieć, że w zasadzie każdy gatunek chce żyć, nawet podobno bakteria chce żyć, dlatego się rozmnaża, co dopiero zwierzęta bardziej rozumne. Po Kancie, to znaczy jakby dzięki Kantowi, Tom Reagan powiedział, że zwierzęta mają wartość same w sobie. Jednym słowem, nikt im tej wartości nie jest w stanie ani odebrać, ani nadać. To jest wartość wewnętrzna, która właśnie pojawia się z samego tego, że ta istota żyje. I podstawowe prawo według Toma Reagana to prawo, aby nie traktować tej istoty wyłącznie jako środka do celu, ale również jako cel sam w sobie. To jest powtórzony w zasadzie imperatyw kategoryczny w swoim drugim brzmieniu, kantowski imperatyw. Co to oznacza? Że coś nie może być wyłącznie jako środek do celu, ale musi być celem samym w sobie. Jeżeli weźmiemy samego Kanta i jakby tylko ten podmiot moralny jako człowieka, to sprawa wydaje się już oczywista. Nie mogę zabić jednej istoty dla ratowania innej, nie mogę kogoś wykorzystać, nie wiem, okłamać go na przykład, aby zrobić coś innego, nawet jeżeli wydaje mi się to moralne. Natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta, tutaj sprawa nie jest już tak prosta, ponieważ Reagan zdaje sobie sprawę, że są sytuacje, w których muszę wybrać pomiędzy życiem no nie wiem, osoby ludzkiej, a osoby zwierzęcej, tak? Czyli tej innej niż zwierzę ludzkie. Co w takiej sytuacji? Reagan mówi, że takie pierwsze prawo do życia jednak ma człowiek. Ze względu, i tu zgadza się z Peterem Singerem, ze względu na odczuwanie w sposób jakby silniejszy czy znaczniejszy cierpienia, również przyjemności i tego właśnie, że żyje. Mamy pewne nadzieje co do przyszłości, tak? Mamy jakieś plany. Mamy wszyscy jakieś plany? Mamy, prawda? Myślimy sobie, co będzie dzisiaj wieczór, co będzie, no nie wiem, jak się sesja skończy i będzie wolne, gdzie pojedziemy na wakacje, co zrobimy. Czarek myśli już o nowych planach, tak? O nowych akcjach, być może też. Jest coś, co jest motorem naszego działania, prawda? Co nas pcha do tego, że my czegoś oczekujemy. I to jest pewna podstawa, która nas w sposób znaczny odróżnia od zwierząt. To znaczy nie to, że mamy w ogóle plany, bo wiele innych zwierząt pewnie też ma plany. Na pewno plany co do przyszłości mają szympansy, pewnie inne małpy naczelne. Z nimi możemy się, z szympansami możemy się porozumieć, więc wiemy, że na przykład czekają na swoje urodziny i na prezent. Ale wiadomo, że nie jest to bardzo daleka przyszłość. Ja już teraz myślę o wnukach. Mam już dzieci.
to już w zasadzie myślę, co będzie tam za 30 lat, jak będę miała wnuki, czy chciałabym mieć wnuki w świecie, który nie wiadomo, czy się nie rozpadnie, bo go przysypiemy śmieciami, ale to inny temat, jeszcze gorszy. Dobrze, to jest filozofia, przyznaję, na której się najlepiej znam. To jest utylitaryzm i dziedzictwo Benthama w postaci filozofii Petera Singera. Tu jest wiele elementów ciekawych. Pierwszy w opozycji do Toma Reagana jest taki, że według Singera nie ma wartości immanentnej, wewnętrznej żadnych istot. Ani ludzkich, czyli takich zwierząt ludzkich, ani zwierząt nieludzkich. Nic nie ma wartości samej w sobie. Wszystko jakby dostaje wartość albo ją traci w zależności od tego, czy odczuwa ból i cierpienie i szczęście. Znowu pojawia się taka gradacja, ale tym razem już nie chodzi o świadomość życia, ale właśnie od tego, w jaki sposób odczuwamy cierpienie, ból i przyjemność. Im istota w sposób mocniejszy odczuwa cierpienie, tym jest ważniejsza. Im mniej je odczuwa, tym jest mniej ważna. Taka jest gradacja podstawowa. Teraz Singer założył taką zasadę równego poszanowania interesów. Co to jest to równe poszanowanie interesów? Otóż założenie jest następujące. Wiemy o tym, że jesteśmy różni, ale pod jednym względem powinniśmy stać się równi. Mianowicie na tym poziomie, na którym mamy interesy, to znaczy te chcenia. To, o czym mówiliśmy sobie przed chwilą, jak się was pytałam, dlaczego chcecie żyć. Im istota ma bardziej rozwinięte ten moment taki, kiedy marzy o czymś, tak? Chce czegoś, wie, że do czegoś dąży, tym jest znowu istotą ważniejszą, tak? Jest jakby takim silniejszym podmiotem moralnym. I teraz pojawia się oczywiście dokładnie ten sam problem, który Darek miał przy Reaganie, tak? Są zwierzęta, które być może w ogóle niczego nie chcą, albo przynajmniej w ogóle nie możemy udowodnić, żeby chciały. Nie są samoświadome. Na szczęście większość w jakiś sposób odczuwa ból i cierpienie. W związku z tym możemy zwrócić się w tym kierunku i powiedzieć, jeżeli istota odczuwa cierpienie i ból, powinniśmy o nią zadbać. Każda istota ma właśnie ten interes w tym, że nie chce odczuwać cierpienia. Jeżeli tak, to ja ją powinnam traktować tak jak i inne istoty, które nie chcą odczuwać cierpienia i powinnam sprawić, żeby go po prostu nie odczuwały. Singer w odróżnieniu od Reagana woli nie widzieć świata pod postacią praw, czyli w ogóle nie mówi o tak zwanych prawach zwierząt. A jeżeli mówi, to tylko jeżeli chodzi o takie prawa legislacyjne, które chcemy nadać po to, żeby ten świat był lepszy. Natomiast nie uznaje tak zwanych naturalnych praw, ale nie uznaje ich zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Czyli mówi, nikt z nas nie ma tak zwanego prawa do życia. Chodzi o to, że ponieważ nie chcemy cierpieć, a ponieważ chcemy być szczęśliwi, to powinniśmy jedni drugim umożliwić to bycie szczęśliwymi, a pomóc w tym, aby nie cierpieć. Tak jak sam mówi, lepiej jest nie pytać o prawa zwierząt, tylko lepiej jest zapytać, co zrobić, żeby świat był lepszy. To jest utylitaryzm. Utylitaryzm mówi, postępuj tak, żebyś maksymalizował szczęście jak największej liczby istot. W związku z tym jakby tym celem wszelkiego naszego dążenia nie są już same prawa, ale owo szczęście czy też przyjemność. Singer mówi, trzeba ważyć życie, tak? Znaczy nie ma innego wyjścia.
To jest taka koncepcja, która mówi tak, nie chowajmy głowy w piasek. Są sytuacje, w których po prostu trzeba wybrać. Nie ma stałych, jednoznacznych reguł moralnych, które ci powiedzą, jak żyć. Przy każdym twoim działaniu musisz się zastanowić, czy twoje działanie przysparza więcej korzyści ogółowi, temu całemu światu, czy też może przykrości, czy cierpienia. W związku z tym, przy tym jest tak dokładnie, jak mówisz. Czasami trzeba poświęcić, no nie wiem, szczęście, jeżeli już nie życie, to szczęście jednostki dla ratowania większej ilości osób. Dlatego, znaczy, utylitaryzm opiera się o taki psychologizm, biologizm, jednym słowem te wszystkie nauki empiryczne, które mi mówią, że pewne działania na ogół przynoszą korzyść, a pewne nie. Tak, jeżeli kłamie, oszukuje, no nie wiem, kogoś bije, to najprawdopodobniej są to wszystkie działania, które przynoszą przykrość. Natomiast jeżeli jestem uprzejma, traktuję kogoś z szacunkiem, się uśmiecham, jestem przyjazna, to to najczęściej są te wszystkie rzeczy, które powodują wzrost szczęścia u innych. We wszystkich tych kwestiach, o których my tutaj mówimy, sprawa jest dosyć jasna. Odbieranie życia zwierzętom jest zabieranie im ich przyszłości, to po pierwsze. Po drugie, tego jakby ich głównego interesu, jakim jest chęć kontynuowania życia. Więc te przypadki skrajne są w miarę proste do rozwikłania. Trudniejsze są rzeczywiście te wszystkie, w których tamte poziomy szczęścia mogą być naprawdę całkiem niewielkie i teraz ja muszę to jakoś mierzyć. Najprawdopodobniej są sytuacje, w których można poświęcić życie ludzkie dla ratowania zwierząt. Takim standardowym przykładem Singera jest wykorzystywanie ludzi właśnie w komie albo na przykład dzieci, które rodzą się bez mózgu, dla testowania pewnych rzeczy, tak żeby nie używać szympansów, które odczuwają cierpienie i szczęście i jeszcze na dodatek są istotami bardzo świadomymi. A i tu właśnie, znaczy ten drugi, ta druga odpowiedź moja by szła w tym kierunku samoświadomości. Kura, znowu mam nadzieję, ma dosyć krótką samoświadomość i krótkie plany na przyszłość. Być może do wieczora ma plany, być może do rana, ale na pewno nie na rok albo na 50 lat w przyszłość. Człowiek ma plany bardzo dalekosiężne. Mało tego, to najczęściej człowiek, i to by powiedział Singer, jest otoczony innymi ludźmi, którzy kochają tego człowieka i są z nim związani w sposób na tyle silny, że emocje czy to cierpienie związane ze śmiercią tej osoby byłoby znacznie poważniejsze niż cierpienie kur w pożarze. Jest taki przykład Singera, kiedy on mówi, dlaczego zabicie ludzkiego dziecka jest gorsze od zabicia dziecka szympansa, źrebięcia czy cielęcia. On mówi, różnica zasadza się w tym, że matka, która chce to dziecko, przy takim założeniu, tak, chce to moje dziecko, będzie cierpiała całe życie. Są zwierzęta najprawdopodobniej, które rzeczywiście bardzo długo opłakują swoje zmarłe dzieci. Słonie, być może szympansy też, być może delfiny. Są badania, które wskazują, że również potrafią się bardzo przywiązać do swojego potomstwa. Ale znowu zakładamy, że to cierpienie jest większe, że cierpienie człowieka świadomego jest większe. Inne, znaczy tu postawić można by pytanie, co z człowiekiem, którego na przykład nikt nie kocha, który żyje, no nie wiem, na bezludnej wyspie, o którego istnieniu nikt nie wie. Czy jego życie jest więcej warte niż na przykład tamtych kur czy innych zwierząt? Singer dopuszcza pewne doświadczenia na zwierzęta, to znaczy, tak jak mówię, on również jest rzecznikiem tego, żeby wykorzystywać ludzi, a nie niektóre zwierzęta. Natomiast znaczy chodzi mu o pewną minimalizację. Jeżeli w ogóle myślimy o Singerze, to musimy myśleć nie o czarno-białym,
tylko o tym, co jest po środku i o tym, co dąży do białego. W taki oto sposób on mówi, zawsze coś będziemy robili złego, ale trzeba to minimalizować. Jednym słowem, jeżeli rzeczywiście jakieś są podstawy, aby twierdzić, że jakieś badania na zwierzętach przyczyniłyby się do tego, że no nie wiem, przestaniemy chorować na raka albo zostanie wynaleziona szczepionka na wirus HIV, to mamy prawo to zrobić. Tak. Oczywiście trzeba się postarać o to, żeby żyły w odpowiednich warunkach i żeby ich śmierć była naznaczona jak najmniejszym cierpieniem. To jest jakby to najistotniejsze, tak? To jest człowiek, który stoi na drugim krańcu. Znaczy, myślę, że Singera i Reagana można postawić po jednej stronie, choć mimo ich różnic. Natomiast Gary Francione, jak się czyta, Francione, tak? Jest taką osobą, takim filozofem prawa i filozofem praw zwierząt, który jest jakby, no, jest skrajnym myślicielem. Myślę, że można go w ten sposób nazwać. Ten ruch, któremu przewodniczy, to jest ruch abolicjonistyczny. Myślę, znaczy odrzuca i jedną i drugą teorię, znaczy i teorię Reagana i teorię Singera, mówiąc, że w zasadzie to jest takie morderstwo w białych rękawiczkach, jednym słowem. I jeden i drugi mówi o prawach zwierząt, ale tak naprawdę to im nie chodzi o prawa zwierząt, tylko chodzi o to, żeby tak zminimalizować, no może rzeczywiście cierpienie, ale nie stawiają sprawy na ostrzu noża, co też powinni byli uczynić. On to robi i taką główną cechą charakterystyczną jego myśli jest to, że wszystkie zwierzęta, w tym ludzie, powinny mieć takie samo prawo do życia. Nie ma różnic. Każda istota, która odczuwa, czyli jest taką odczuwającą jednostką, ma takie samo prawo do życia. W związku z tym, niezależnie od tego, czy jest to moje dziecko, czy pies, jak z tytułu jego książki, nie ma takiej cechy, która mogłaby wskazać, kto jest ważniejszy. Znaczy, dwie uwagi. Myślę, że przyznaję, że z filozoficznego punktu widzenia uważam, że jego teoria nie da się obronić. Chyba że idziemy w kierunku takiej myśli rzeczywiście wschodniej, że cokolwiek zrobię, i tak będzie złem, w sensie takim, że nigdy nie mogę czegoś dobrego zrobić, mogę tylko minimalizować to zło. To jest jedna uwaga. Druga uwaga, i to tak, jeżeli chodzi o w ogóle naszą, czy waszą w zasadzie działalność, jeżeli chodzi o prawa zwierząt, to myślę sobie, że niepotrzebnie być może skłóca to środowisko, które bardziej potrzebuje jedności niż takich wewnętrznych konfliktów. No ale to jest moje zdanie. Powracam do początku, to znaczy do tego rozróżnienia na poziom faktualny i poziom normatywny. Wiemy, że pewne produkty roślinne w pełni, przynajmniej w większości wypadków, są w stanie zapewnić nam maksimum dobrego rozwoju. Tak? W związku z tym my nie musimy jeść już więcej zwierząt, ponieważ możemy je zastąpić czym innym. Są grupy, które tego nie mogą zrobić. To zarzuca się Francione, który w zasadzie przy tym założeniu musielibyśmy również uznać, że Eskimosi nie mają prawa zabijać zwierząt. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Jeżeli chcą być zdrowi i żyć, to muszą zabijać zwierzęta. Czy inne, no nie wiem, plemiona, tak zwane dzikie, tak?
czyli plemiona, które mieszkają poza cywilizacją. Również muszą się odżywiać inaczej. Filozofia praw zwierząt to jest, znaczy tu znowu nie mówię o tym całym odłamie wschodnim, ale o tym, co jest jakby nam bliższe. No to jest znowu filozofia zachodu już bogatego, takiej cywilizacji, która w końcu może zająć się nie tylko sobą, ale też istotami żyjącymi obok. Teraz mam całą część... Cudowne zdjęcie, prawda? Całą część dotyczącą legislacji praw zwierząt. To znaczy czynienie wszystkiego, aby popychać właśnie w tym naszym świecie, świecie zachodnim, do przodu pewne sprawy. Hiszpania dała ten cudowny przykład. Niestety od roku, nie zostało to jeszcze przez parlament zatwierdzone, na pewno o tym wszyscy wiecie, w lipcu chyba, albo w czerwcu, w lipcu chyba, bo zeszłego roku, taka specjalna komisja w parlamencie hiszpańskim wystosowała takie zalecenie, aby parlament hiszpański przyjął jako pierwszy na świecie prawa dla małp naczelnych. Prawa dla naczelnych, w tym prawo do poszanowania życia, czyli i prawo do wolności, przy czym oczywiście no tutaj zaraz się pojawiły różne hasła, że to będą wypuszczać szympansy na ulicę, że teraz szympansa za kradzież bananów to będzie można do sądu pozwać i tak dalej, i tak dalej. Nic bardziej błędnego, chodzi, znaczy cudowność tego aktu legislacyjnego polegałaby na pewnej, na pewnym symbolu tak naprawdę, tak? Na pewnej symbolice, że oto w prawie ludzkim nie tylko noworodek ludzki ma prawo, ale również szympans ma prawo. Prawo do tego, żeby nie torturować, żeby nie przeprowadzać testów na naczelnych, czyli nie przetrzymywać w laboratoriach. Jeżeli szympansy są przetrzymywane w zoo, oczywiście nie zostaną one wypuszczone, ponieważ by sobie nie poradziły, ale za to zoo musi zapewnić małpom naczelnym odpowiednie warunki, czyli na tyle duże pomieszczenia albo obszar, w którym te zwierzęta czułyby się jak najlepiej. Tak jak mówię, będziemy teraz czekać, czekaliśmy na foki, teraz będziemy czekać na szympansy w Hiszpanii. Miejmy nadzieję, że mimo problemów różnych, z którymi Hiszpania w tej chwili się boryka, to prawo w końcu zostanie przyjęte. W związku z tą Hiszpanią i z naczelnymi chciałam wam tylko przypomnieć to, jak naczelne były wykorzystywane i to na uniwersytetach. Tak, jeszcze w latach 80. To jest, nie wiem, czy znacie, to była jedna z najgłośniejszych spraw związanych z prawami zwierząt. Na Uniwersytecie Kalifornijskim Wydział bodajże Psychiatrii wymyślił sobie, na co dostał duże pieniądze rządowe, wymyślił sobie takie oto badanie, że po narodzeniu małej małpki zostanie ona zabrana od matki, umieszczona w takim pomieszczeniu zamkniętym tak, żeby żadne głosy do niej nie dochodziły. Oczy jej zostaną zszyte, tak jak widzieliście. Ona tutaj leży na takiej kratce, tak żeby odchody spadały w dół. To była taka sztuczna matka ze sztucznym cycusiem, w którym było mleko. Chciano się o to dowiedzieć, jak będzie zachowywało się takie małe małpiątko bez matki. Czy może będzie jej źle, czy dobrze. To jest tylko jeden z tysięcy przykładów rzeczy skrajnie bezsensownych i potwornych,
które ludzie robili zwierzętom w laboratoriach. Oczywiście większość takich małpek umierało ze stresu, tak zresztą jak umierają, już w tej chwili oczywiście mniej, ale to się działo w latach 50., umierały noworodki w domach dziecka. Nie było wiadomo dlaczego, teraz już wiadomo, nie były przytulane i poziom stresu był na tyle duży, że noworodki umierały. To samo, nie trzeba było robić badania w 85 roku. To są badania przeprowadzane przez wojsko. Och, tych zdjęć jest tutaj strasznie dużo. To tylko chciałam Wam przypomnieć, że rocznie zabijanych jest 50 miliardów zwierząt na pokarm. No nic, myślę, że zakończymy, chyba że bardzo chcecie jeszcze. Chciałam powiedzieć tylko, że są, czy też istnieją pewne przeszkody legislacyjne, jeżeli chodzi o prawa zwierząt i to będą niestety głównie przyczyny ekonomiczne. O, to jest ciekawe, to jeszcze to. To jest ciekawy cytat. Przypuśćmy, że jakiś wiodący przemysł zbudowany na życiu i fortunie wielu ludzi, a nawet narodu, okazałby się przedsięwzięciem niemoralnym. Jak szalenie trudno byłoby zrezygnować z takiego przemysłu. Tak jest, tylko ten cytat to jest cytat z XIX wieku i dotyczy niewolnictwa. Tak, znaczy dotyczy mieszkańców Afryki. I rzeczywiście, jak przyjrzeć się historycznie, całe miasta w Wielkiej Brytanii żyły z niewolnictwa. Liverpool na przykład, gdzie co najmniej połowa rodzin żyła z handlu niewolnikami, przewozu niewolników do Nowego Świata i tak dalej, i tak dalej. Przeszkody polityczne, religijne i historyczne, o tym żeśmy wspomnieli. Przeszkody prawne, czyli to takie pierwotne dla prawa rozróżnienie na osobę i rzecz. I oczywiście psychologiczne. I tak naprawdę myślę, że z tych wszystkich przeszkód to ta jest najważniejsza, ponieważ ze wszystkim byśmy sobie poradzili, gdyby nie to, że pewnie mamy wrodzone poczucie wartości swojego własnego gatunku. To znaczy taki gatunkowy egoizm. Uważamy się za ważniejszych i robimy wszystko w tym kierunku, żeby to nam było lepiej, a nie innym. Tak się zachowują wszystkie zwierzęta. I my też. Pytanie jest oczywiście takie, jak z tym walczyć? To już praktycy mogliby powiedzieć, jak z tym walczyć. Wydaje się, niestety, wydaje się, że filozofia ma mało do zrobienia w tej kwestii i to jest dla mnie rzecz przykra. No, być może bardziej osobowość i jakieś takie cechy psychiczne nawet są ważniejsze niż samo rozumowanie filozoficzne, to znaczy argumenty filozoficzne. Dlatego, że na pewno wiecie o tym, że często nawet możemy się z kimś zgodzić i przyznać, a no tak, ten argument całkiem do mnie trafia, a później idziemy i no nie wiem, idziemy na hamburgera, tak? Nawet jeżeli wiemy, że coś złego robimy, to i tak to robimy, tak jak z kłamstwem, z oszustwem i z innymi rzeczami.